Witam serdecznie po wczorajszej misji w tych pszczołach, co już miałem naprawdę dosyć. Naprawdę. Poprzestawiałem to wszystko, słuchajcie, na to, że można to karmić. Przeniuchałem dosłownie wszystko, co tylko jest możliwe na pasiece. Ze względu na to, żeby wyodrębnić rodziny, które są na cokolwiek chore. Tak? W tej chwili mam raz jedną rodzinkę, którą chciałem uratować z zimy. Tak? No to nie wyszło. Drugą też. To już wcześniej jest ten kwas założony. To od razu mają kwasy. Jedną rodzinkę mam całkowicie na tyle mój weselniak. Też wyszło na to, że ma wapniaka. No i mamy tą pozostałość z tego i mamy tego tam w tym opalanym i zwyczajnie w nich zaraz to będzie pierwsza rzecz, jaką zrobię, że przemontuję je na plastry, tak? Jak przemontuję je na plastry, to w tym momencie one ode mnie dostaną moje mateczniki zaraz, tak? Dostają moje mateczniki i niech one już na nich siedzą. A w te rodzinki, co będą bez mateczników, zaraz będziemy ładować te matki. Narobimy dzisiaj, słuchajcie, tego masę. Tak? Po dzisiejszym dniu będę miał około 40 rodzinek. No i tyle. I będziemy się dalej bawić, tak? Będziemy się dalej bawić. Ja w zeszłym roku też miałem około 40. I później wytypowałem z tego, że zostało mi 30 coś. Tak. Ale że nie patrzałem na te różne choróbska, to było jak było. Ale przez to, że nie patrzałem na te choróbska, to ja przynajmniej wiem, jak to wygląda, słuchajcie, wszystko jesienią, tak? Wszystko na pewno, co było w jakiś sposób chore czerwiowo. Jesienią, we wrześniu. Zamiast się zakarmiać, to robiło w ten sposób, że przerabiało z powrotem to na czerw. Bardzo trudno było zakarmić takie rodziny. Nawet jeśli próbowałem robić tak, że widziałem, że czerw na górnym korpusie się chce wygryzać, to w tym momencie dawałem słoja lub wiadro. I one i tak nie chciały tego, tylko zaraz przerobiły to na czerw. Więc w tym roku bardzo będziemy męczyć rodziny, które są chore na coś. Widzę po tej rodzince, tej, ona ma kwas, dzisiaj jest ciepło, więc ten kwas powinien naprawdę parować, widzę, że słońce wali po tym ulu, nawet jak się przechodzi koło takiego ula z tym kwasem, to troszeczkę czuć ten kwas i zwyczajnie, słuchajcie, działamy, tak, mamy te matki, muszę tu je chować pod bluzę, żeby nie dostawały światła, bo wtedy one też się zamęczają, tak? Uciekają ze strachu i w ogóle. Nie ma co. Skoro maska od pana Cegiełko była taka, że właśnie fruwała jak szalona, więc jestem w stanie stwierdzić, że z nieunasionnymi będzie jeszcze gorzej. Cholera, dzisiaj nie mam stroju, wziąłem tylko kapelutek, będę walczył z kapelutkiem. Tu ciekawe, czy się matecznik wygryzł. Tu są łagodne pszczoły, mi się je zrobiło udać zdrowe po zimie. Ta wymiana matki mi pomogła. No jest szansa, że może zrobię tak, że tutaj tą matkę, która się mi wygryzła, może, to ją odnajdę i tam wepniemy matecznik, nie? Z matką od pana Cegiełko. No dobra, słuchajcie, no muszę gdzieś wcielić te pszczoły w moje pszczoły. Oczywiście bardzo fajnie, że mam pszczoły w różnym jakimś tam stadium i tak dalej, i tak dalej. W tym momencie jestem w stanie tak pomanewrować po tych wszystkich różnych rodzinach, rodzinkach itp., że zwyczajnie te matki będę mógł jakoś tutaj powkładać. Na przykład wczoraj ten weselniaczek całkowicie na górze, miałem matkę złapaną z taką typową ratunkową. Paskudna ta matka już, osa typowa się zrobiła z tych Włoszek, więc ja tam po prostu dzisiaj pójdę, zerknę na przykład i zobaczę, czy ją przyjęły. Jeśli ją przyjęły wczoraj mi, no to ja ją zaraz odnajdę, urwię jej łeb, prawda, czy tam schowam do klatki, może będzie na zaś na później w razie czego, prawda?
A ja, bo ona nie była jakaś dorodna, ja po prostu ją tam włożyłem, wyłowiłem ją i mówię, dobra, niech jest, będzie taka sprawdzeniówka moja, nie? No i na przykład, jeśli ja wiem, że one wczoraj ją przyjęły tak bez pierdnięcia, no to tą, którą dzisiaj podłożę, to też przyjmą ją bez pierdnięcia, tak? Więc to są takie, słuchajcie, manewry, które jeśli mamy tych wszystkich naszych rzeczy naprodukowane jakoś w tych rodzinach, tak, tych mateczników, tych matek i tak dalej, to jesteśmy właśnie w stanie to wszystko sobie jakoś porobić, tak? Bo jak matka jest przyjęta, unasieniona w środku od wczoraj, to my dzisiaj z podłożeniem kolejnej nie będziemy mieli wielkiego problemu, prawda? Więc to wszystko są takie rzeczy, które zwyczajnie jak chcemy mieć, to chcemy. Nie chcę zbytnio wywozić żadnego stąd weselniaka. Chcę właśnie spróbować zrobić, żeby tutaj jak najwięcej matek mi się unasieniło. A nawet jeśli to będę próbował z jakiejś rodzinki wytypować, słuchajcie, pszczołę, która jest młoda, tak? I podłożyć pod to matkę, bo będzie mi łatwiej. I robimy to raczej, teraz będziemy robić w dzień. Te pszczoły dostały wczoraj wszystkie, oprócz jednej rodzinki tego roju, co być może ja chciałem go rozbierać, tak? Co ma tyle tych mateczników, tam ładnie siedzi. Więc może będziemy próbować właśnie w ten sposób to sobie działać. I one nie miały właśnie dane żarcia, bo dzisiaj wiem, że będę je rozbierał, a zwyczajnie jeszcze one miały bardzo dużo na tych ramkach, bo one sobie nanosiły, tak? Tak. No i tyle. I tyle. I działamy. Mamy te matki. Słuchajcie, trzeba to powcierać w nasze rodziny. Przy okazji też restartując naszym szajs, tak? Teraz już nie będzie tych matek moich, ani żadnych innych, więc zwyczajnie ja będę próbował robić coś takiego, że te rodziny, które mają wapniaka, to będę jechał kwasem mrówkowym w pierwszej kolejności, tak? Jeśli zobaczę, że ten kwas nie wybił tego grzyba, tak, bo kwasy działają na te grzyby i w ogóle to jest specjalnie sprzedawany ten kwas, bo to można dawać do różnych żarć, czy do kiszonki, czy nie do kiszonki, tak? To można dawać do różnych żarć właśnie zwierzęcych z tego względu, w odpowiedniej oczywiście dawce, tak? My też możemy się nażreć pokrzywy i ona ma w sobie kwas mrówkowy i nam dupy nie urwie, prawda? Więc po prostu walimy tym kwasem. Ja patrząc na to urządzenie doktora Kwaska i na jego właśnie sposób działania od początku jakby, to już jestem w stanie stwierdzić, że to łagodnie wchodzi w te pszczoły, tak? Że ta dykta nie nazewa się tym kwasem na od razu. I właśnie wydaje mi się, że wszystko będzie w porządku, dlatego bez skrupułów wkładam ten kwas, w ogóle bez namysłu, że bez strachu, że coś może być nie tak. Przez ten cały sezon próbowałem właśnie rozkminić jak najbardziej, słuchajcie, działanie tego kwasu i zastosowanie go w tych pszczołach. Uważam osobiście właśnie, że nie tylko waroza. Też głównym motywem bicia tego, robienia tego kwasu jest to, że on wytępi wszystkie grzyby, pleśnie i tak dalej w ulu. Ale jestem też skłonny powiedzieć, czy to się nie stanie za bardzo, tak? Czy nie za bardzo wyjałowi wnet. Ogólnie, tak jak na przykład ja wiem, bardzo dobrym motywem, i to wielu starych bardzo pszczelarzy mi mówiło, że najlepiej pszczoły do lasu. Ten pszczelarz, u którego ja tam zaczynałem działać, to on też twierdził, że wszystkie roje, które mu idą, to idą przez Wisłę do lasu. On twierdził, że właśnie pszczoły lubią środowisko leśne, czyli delikatnie kwaśne, tak? W moim tutaj motywie, tej mojej pasieki, to raczej jest gorzej. Jest wilgoć, jest katastrofa, tak? Dlatego, jeśli rodzinka wpadnie w tą wapniakową, jeszcze dodatkowo w tym roku, to moje pszczoły bardzo to w tym momencie odczuwają. I ta choroba się nie trzyma na przykład na 5-10% czerwiu, tylko się potrafi trzymać na połowie, czy nawet więcej, tak? I wydaje mi się, że ten kwas właśnie spowoduje to, że te pszczoły to przeczyszczą i być może w nich też ten grzyb, słuchajcie, jakby zniknie, tak? Z
spory grzyba i tak dalej, dostaną nie wiadomo jak spory, nie? Tego grzyba. Każdy grzyb ma te swoje spory. Czy coś takiego, prawda? Że to ścierwo gdzieś tam przetrwalnikowo siedzi, nie? I ten kwas, mam nadzieję, że da z tym radę. Te pszczoły, które przyszły tutaj z neta, co zrobiłem aferę na samym początku, to bardzo dobrze, że zrobiłem aferę na samym początku. Bo zwyczajnie uważam, że bardzo dobrze, tak? Jak jeszcze tego nie robiłem, tego testu, może się pobawimy w przyszłym roku, że jak znajdę na przykład rodzinkę z takim czymś, nie? No to specjalnie zrobimy tak, żeby z niego wyszła matka i na przykład włożymy do zdrowej rodziny i w tym momencie się okaże, czy czerw po niej będzie miał od razu wapniaka. Tak? Więc może się pobawimy z tym, zrobimy testy specjalnie, słuchajcie. Na chwilę obecną, właśnie zaraz tutaj opalam korpusy. Już mam tutaj coś, mam opalone, fajnie, mam wczoraj, mam już przygotowane ul, żeby przełożyć właśnie tego opalanego ula i tam zaraz przełożymy mateczniki i w ten sposób będziemy zaraz mogli podłożyć sobie pierwszą jakąś tam naszą matkę. Tak, będziemy pokazywać, jak podkładamy tą matkę. Ze świeżego plastra, słuchajcie, porobię sobie mateczniki i te matki tutaj od pana będę wkładał przez matecznik. Tak? Chyba, że na przykład tak jak w tej rodzince tam u góry wczoraj mi z klateczki ją przyjęły, no to dzisiaj też będę robił z klateczki bez świty, prawda? No i tyle, jeśli chodzi o taki wstęp. Tak? Wczoraj też żeśmy się dużo nadziałali. Tych filmików wszystkich nie zdążyłem, słuchajcie, naprawdę podstawiać. Nie? Te słoiki, to wszystko myłem tutaj. Podostawianie tych korpusów i tak dalej. Ja to jeszcze glinuję, żeby to nie było tych przestrzeni. Widzę, że w tej rodzince, co tam na tych płytkach, to tam były szparki, więc widzę, że te pszczoły trochę wokół tego latają. Więc zaraz pójdę po glinę, zamoczę wiaderku też i będziemy działać. Oleju to trochę mam. Tak, no i to taka misja, prawda? Dzisiaj pszczoły mają ładną pogodę, więc też może będzie łatwiej podkładać trochę te matki, bo ta pszczoła lotna będzie w powietrzu, tak? To też jest duże znaczenie. Wczoraj gadałem z pewnym panem, też mnie ogląda, mówi, byliśmy zawieźć ul, to mówi, że przestawił rodzinę bardzo słabą na miejsce bardzo mocnej, i rodzinę bardzo mocno, no tak rotację zrobił, tak? Zamienił je. No i ta pszczoła lotna, która wszystko wróciła, to ubiła mu tą matkę, nie? I tam rozpieprzyła tą mikrorodzinkę. To jest pan, który teraz zrobił, słuchajcie, pasiekę praktycznie 100% rojów. Ja już widziałem ule, z których on brał te roje, więc od razu mu powiedziałem, że jak one wychodzą z takiego gnoju i syfu, to niech lepiej patrzy na czerw. Też stwierdził, że te całe pszczołowanie to nie jest jakaś prosta rzecz. Tak? Wszedł w to i stwierdził, że to nie jest jakaś mega prosta rzecz. Więc i nie będzie miał nie wiadomo ile rodzin, więc ja mu powiedziałem od razu, z tego co ma, to niech wytypuje to co jest zdrowe. Trułem mu gitarę cały wieczór, tak? Że w tych rojach to syf jest. I jak on na przykład złapał rój, mówi tydzień temu, nie? No to znaczy, że może być tam syf. A raczej na pewno jest syf. Jest syf i trzeba patrzeć w te roje, żeby sobie nie nanosił syfu. Oczywiście, co stwierdził? Że matki rojowe i tak dalej, dużo bardziej, dużo lepiej robią te wszystkie rzeczy niż te matki kupne. No i on też już stwierdza po jednym roku pasiekowania, tak na po półtorej roku pasiekowania stwierdza, że te matki to trzeba robić swoje jak już, albo mieć te rojowe. To by było to wszystko, jeśli chodzi o wstęp i życzę miłej pracy.